Widzę, że jesteśmy live, więc możemy lecieć. Nie będę tutaj przedłużał wstępu. Maciek świetnie przedstawił właśnie tutaj, o czym będziemy dzisiaj mówić. Accessibility, czyli taki temat w świecie frontendu trochę na uboczu, chociaż przez ostatnie lata to się zmieniało. No i mam nadzieję, że będzie się dalej zmieniać, że ten temat będzie coraz bardziej popularny i będziemy o tym mówić. Że nie tylko React i frameworki JS-a, ale również coś takiego całkiem innego z tego świata JavaScriptu. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba to, o czym będę dzisiaj mówił. Ale zanim przejdziemy do samej prezentacji, kilka słów o mnie. Tak jak Maciek mówił, prowadzę bloga frontlife.pl. Ostatnio stuknęło mi 2 lata właśnie prowadzenia tego bloga. Jakiś czas temu zostałem też Prisma ambasadorem. Prisma to jest taki ORM dla Node.js-a, czyli bardziej tutaj tematy backendowe, ale nadal JavaScript. Poza blogiem prowadzę również społeczność na Discordzie dla frontend deweloperów. Zapraszam Was. Dzielimy się tam wiedzą, linkami. Gadamy też na tematy niezwiązane ściśle z programowaniem. A na co dzień pracuję nad produktem Allegro lokalnie, czyli takim jednym z większych e-commerce'ów w Polsce, jeżeli chodzi o C2C. I to wszystko o mnie. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało uderzajcie do mnie. Jestem dostępny praktycznie na każdych jakichś tam platformach, social media i tak dalej. Także nie bójcie się i piszcie. Myślę, że możemy lecieć. Pierwsza taka moja myśl, z którą chciałem się z Wami podzielić, to jest rodzaj niepełnosprawności, bo zawsze, gdy pytam różne osoby, z czym się kojarzy dostępność, to odpowiadają mi, że no, to jest takie dostosowanie stron dla osób, które są niewidome albo mają słaby wzrok, jakieś tam okulary i tak dalej. A to nie jest jakby do końca prawda. To jest jakby tylko mały wycinek tego accessibility, tej dostępności cyfrowej. Także myślę, że warto najpierw o tym powiedzieć. Rozgraniczyłem rodzaj niepełnosprawności na takie 4 podstawowe grupy i myślę, że to będzie taka fajna baza dla nas. Pierwszy rodzaj, czyli niepełnosprawności wizualne, no to właśnie jakieś osoby, które niedowidzą, są niewidome i tak dalej. Ale również do tej grupy zaliczają się osoby, które nie widzą pewnych kolorów, czyli na przykład widzą pewne odcienie, pewnych nie, niektóre są jakieś rozmazane i tak dalej, co też jest ważne, jak później zobaczycie w dalszej części prezentacji. Niepełnosprawności słuchowe, czyli osoby, które nie dosłyszą albo w ogóle są głuchonieme kompletnie, co też jest często ważne, bo jakby w dobie filmików na YouTubie i tak dalej, podcastów, gdzie mamy po prostu sam dźwięk, dostosowanie stron i w ogóle mediów dla takich osób jest również dosyć sporym wyzwaniem. Niepełnosprawności poznawcze, czyli grupa taka, która nie jest związana z jedną, powiedzmy, niepełnosprawnością, one się bardziej wiążą z jakimiś takimi niepełnosprawnościami związanymi z psychiką albo różnymi chorobami, jak Alzheimer. Podejście do takich osób jest również inne, bo na inne rzeczy musimy tak naprawdę zwracać uwagę, tworząc nasze strony. Tutaj jeszcze taki mały memik na start, czyli dostępność i inkluzywność. U nas, jeśli już mówimy w kontekście jakby frontendu i inkluzywności i dostępności stron, no to właśnie często mówimy albo accessibility, albo właśnie dostępność, ale tak naprawdę o co z tym chodzi? Bo mówiąc accessibility, często myślimy, ok, mamy jakąś stronę internetową,
przygotowaną dla większości zdrowych użytkowników, jakby to powiedzieć, a ta dostępność jest takim dodatkiem, takim małym use case'em, o którym musimy zadbać właśnie, żeby osoby z jakimiś niepełnosprawnościami również mogły korzystać z jakiejś naszej strony czy aplikacji. I to jest jakby to podejście dostępności, to jest jakby z tym to się nam powinno kojarzyć. Ja chciałbym Wam przedstawić dzisiaj taki troszeczkę inny koncept, czyli inkluzywność. Ona polega na tym, że zamiast myśleć właśnie o tym, jak dostosować naszą stronę pod jakieś osoby z niepełnosprawnościami, od samego początku projektujemy ją, piszemy kod i tworzymy ją jakby dla wszystkich. I o co w tym chodzi? Często jak właśnie wspominałem Wam o tych różnych niepełnosprawnościach, to są jakieś dysfunkcje, ale ktoś może zaraz powiedzieć, no ale mnie to w ogóle nie dotyczy, bo ja jestem zdrowy, w pełni sił i tak dalej, nie mam żadnych problemów. Ale tak jak Maciek przed chwilą mówił, każdy z nas kiedyś będzie mógł się borykać z jakimiś problemami. Starzejemy się, mamy coraz słabszy wzrok, większość programistów nosi okulary, więc to też jest na pewno jakiś problem. I na przykład wyobraźcie sobie, jakbyście nosili okulary i te okulary nagle wam gdzieś się zgubiły. Moglibyście mieć problem, jakby jeżeli byście mieli jakąś dużą wadę, moglibyście mieć problem z odczytaniem pewnych treści na stronie. Ale to jest tylko jeden przykład. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że złamaliście prawą rękę, bo na przykład jesteście praworęczni, złamaliście prawą rękę, a potrzebujecie obsługiwać smartfon, bo bez smartfona to nie idzie przeżyć. Więc potrzebujecie korzystać z niego teraz lewą ręką. No i co dalej? Jeżeli nie jesteście w tym wyskilowani, no to jakby niektóre elementy na stronie, które są ciężko dostępne, no mogą sprawiać nam problem. Takich przykładów można mnożyć. Możemy powiedzieć na przykład, co jeśli jesteśmy w metrze i jest po prostu straszny tłok, a my potrzebujemy sprawdzić coś na szybko w naszym telefonie. Ludzie się przeciskają, a na stronie, na telefonie te wszystkie elementy są tak małe, że nie możemy w nie trafić. To te wszystkie takie pojęcia możemy określić jako taką niepełnosprawność tymczasową i po prostu istnieje jakieś takie okienko czasu, jakiś taki okres, w którym będziemy również powiedzmy w większej potrzebie, żeby obsługiwać strony właśnie z jakimiś tam problemami. Więc myślmy o tej accessibility jako czymś nie tylko właśnie dla osób z jakimiś niepełnosprawnościami, ale też dla nas samych. Okej, ale ktoś powie, że inkluzywność to może jednak nie dla mnie, bo tak w sumie coś powiedziałeś o tym, ale to chyba ja się do tego nie zaliczam, bo ja tam nie mam rąk sobie i umiem lewą ręką też obsługiwać telefon. No inkluzywność nie jest dla ciebie, jeśli masz perfekcyjny wzrok, masz doskonałą kontrolę motoryczną i kondycję, język angielski jest twoim głównym językiem, masz doskonałą kontrolę, nigdy się nie męczysz, masz tyle czasu, ile byś chciała, mieszkasz w miejscu, w którym masz super szybki internet, posiadasz perfekcyjny słuch, nigdy nie doznasz urazów ani chorób i to wszystko po prostu, jeśli nic z tego nie jest na twojej liście, no to możesz jakby po prostu przestać myśleć o w ogóle accessibility, o dostępności i mieć to gdzieś. No ale nikt z nas nie jest supermanem i po prostu te rzeczy czasem nam się zdarzają. I o to chodzi, że ta inkluzywność tak naprawdę dotyczy nas wszystkich, tak jak Wam mówiłem. Nie wiemy, jakie sytuacje nam się przydarzą w życiu i jakby dbajmy o samych siebie, pomyślmy, że nie robimy tego dla kogoś, tylko żeby ktoś tam miał jakąś korzyść w korzystaniu z naszej strony, żeby łatwiej mu było, ale myślmy o
sobie, bo tak jest łatwiej to ogarnąć. Wszystko to, to brzmi naprawdę świetnie, ale ktoś, ktoś znowu przyjdzie i powie, no spoko, nie, fajnie, tam, że są jakieś te osoby z niepełnosprawnościami, my coś tam niby też możemy zyskać na tym, ale to tam jest jakiś tam mały procent użytkowników, może nawet nie 1%. Szkoda mi na to hajsu, nie będę za to płacił, niech moja strona będzie niedostępna, trudno. W porządku, więc kilka takich argumentów, które może przekonają taką osobę. Po pierwsze, tracisz klientów. W Polsce żyje ponad 4-7 miliona osób z niepełnosprawnościami. I jeśli doliczymy do tego takie osoby, które właśnie w danym momencie mają jakąś taką niepełnosprawność czasową, czyli na przykład złamały rękę i muszą obsługiwać telefon drugą ręką i jakby jakoś mieć jakieś problemy z tym, no to ta liczba jest naprawdę duża. I pytanie, czy stać nas na odrzucenie tak dużej liczby osób z naszego produktu, no bo te osoby prawdopodobnie pójdą do konkurencji, wybiorą jakąś inną firmę, inną stronę, po prostu, bo się zrażą, jeżeli nasza strona będzie dostępna. Ale jeżeli to nas dalej nie przekonuje, a tworzymy stronę na przykład dla jakiejś instytucji publicznej, no to możemy dostać solidną karę. Istnieją również jakieś pozwy za media, które wywołały ataki epilepsji, jakieś programy w telewizji i tak dalej. Było kilka takich przypadków na przestrzeni ostatnich lat, więc na to również jakby warto zwracać uwagę, jeżeli poprzednie jakby takie bardziej moralne argumenty nas nie przekonują. Przejdźmy już do konkretów i zaczniemy od designu, no bo od designu tak naprawdę wszystko się zaczyna. To jest początek naszej strony. Początek jakby całego procesu produktu, no i często dostępność po prostu leży, jeżeli chodzi o design. Pierwsze i najważniejsze, takie najbardziej powiedzmy popularne, czyli kontrast kolorów. WCAG określa dwa takie podstawowe kontrasty kolorów, czyli 4,5 do 1 oraz 7 do 1. Są to poziomy AA i AAA, trochę podobnie jak baterie, ale to nie to. I co? O co z tym chodzi? Czy AA to jest takie słaba dostępność, AAA to jest taka mocna dostępność? No nie do końca. Większość jakby w większości waszych produktach pewnie będziecie skupieni na tym lżejszym poziomie, powiedzmy, czyli tym AA. To jest taka, powiedzmy, akceptowalne minimum, jeżeli możemy tak powiedzieć, czyli poniżej tego, jak schodzimy, to jest naprawdę źle, a powyżej już może być tylko lepiej. Więc jeśli próbujecie dostosować swoją stronę do właśnie wymogów dostępności, no to na początku skupcie się na tym niższym poziomie, a następnie jakby, jeżeli możecie go zwiększać, no to oczywiście jest to jakby mile widziane. Ale jak sprawdzać te kontrasty kolorów, bo też istnieje masa stron, na których możemy to robić. Ja polecam taką stronę Who Can Use. Ona jest o tyle spoko, że podajemy sobie tutaj oczywiście kolor tła, kolor tekstu, wybieramy odpowiednie rozmiary, czy font jest zboldowany, czy nie. I następnie ta stronka nam wypluwa takie zestawienie, takie statystyki, można powiedzieć trochę, dla kogo ta nasza strona będzie tak naprawdę dostępna. Pokazuje nam też contrast ratio i właśnie ten poziom WCAG, który mamy. Ona jest o tyle inna od innych takich podobnych stronek z tym kontrastem, że ona pokazuje, dla kogo te nasze kolory będą dostępne, dla kogo nie. Bo mam tutaj podane różne właśnie jakieś schorzenia wzroku i tak dalej, więc możemy
zobaczyć, że na przykład nasza strona będzie dostępna dla jednych użytkowników, a dla drugich całkiem nie. Na tej stronie też jest fajne to, że jeżeli sobie zjedziemy troszeczkę niżej, mamy taki punkt, jak bardzo ten kontrast będzie widoczny na przykład w jakiś słoneczny dzień, gdy słońce będzie padało na nasz smartfon, więc nie tylko jakby jakieś różne tutaj rodzaje niepełnosprawności wchodzą w grę. No ale wiele osób powie, spoko, Law, to brzmi fajnie na papierze, ale jak ja sobie projektowałem tam stronkę i próbowałem się tego trzymać, to wyglądało okropnie, nie? Jak stronka z lat 90., nie wiem, no strasznie po prostu. I to nie jest do końca prawda. Da się stworzyć jakby dostępne UI, zachowując właśnie te kontrasty. I to może uważajcie na to, bo to może być jakby bardzo tania taka wymówka designerów, że no ja tego nie zrobię w taki jakby porządny sposób, no bo to będzie wyglądało źle. Tutaj twórcy Refactoring UI, czyli są to też ludzie odpowiedzialni za Tailwind CSS, właśnie w swojej książce pokazują, jak tworzą takie ładne, schludne UI właśnie z wykorzystaniem tych odpowiednich kontrastów. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o kolory. Często w naszych aplikacjach właśnie posługujemy się kolorami, no bo są one jakby takie oczywiste i wykorzystujemy je często do jakichś na przykład komunikatów, jakichś notyfikacji, tego typu rzeczy, błędów, ostrzeżeń różnych. I ważne, żebyśmy nie korzystali tylko z nich, bo niektóre osoby po prostu nie rozróżniają tych kolorów. I jeżeli po prostu będziemy sygnalizować pewne rzeczy tylko przez kolory, no to może być to po prostu niezrozumiałe dla niektórych użytkowników. Najlepiej po prostu dodawać jakiś tak zwany label, jakiś po prostu podpis do danego koloru, do danej akcji, żeby po prostu było jasne dla każdego. Tutaj macie jeszcze pokazane, jak taki sam obrazek wygląda dla osób, powiedzmy, z normalnym widzeniem, bez żadnych wad, i jak dla osób, które mają jakieś tam pewne niepełnosprawności, jeżeli chodzi o wzrok. No i jak widać, to po prostu różni się strasznie i jakby ten nasz przekaz może być zupełnie inny od tego, co chcieliśmy osiągnąć. No i przechodzimy w końcu do programowania, zostawiam design i HTML. HTML to jest taki dziwny twór, no bo uczymy się tego na początku naszej drogi właśnie z web developmentem. Później przychodzi CSS, więc wjeżdżają kolorki, wjeżdżają jakieś layouty i tak naprawdę zapominamy o tym HTML-u. Jakby zostajemy tylko przy podstawach, a po prostu już dalej go nie tykamy, bo wydaje się taki oczywisty. I może po części tak być, ale wiele jest takich, powiedzmy, pułapek w HTML, na które warto uważać. Chciałem Wam pokazać takie trzy najbardziej naprawdę podstawowe, które po prostu widzę, że te błędy się przewijają i przewijają w projektach początkujących osób, ale nie tylko, bo później jakby na jakiejś naszej zawodowej drodze kariery one zostają. No więc lećmy. Obrazki, czyli główny problem właśnie accessibility na stronach. Mam tutaj jakiś obrazek pieska na plaży, no i chcielibyśmy go dodać w HTML-u. No to nic prostszego, bierzemy sobie image, wpisujemy sobie ścieżkę do obrazka i wrzucamy na stronę. No, tylko że to będzie po prostu niedostępne. Jakby wszyscy zapewne znamy atrybut alt, więc może po prostu go dodajmy, skoro to będzie niedostępne, ale tak naprawdę po co go dodajemy? Bo to nie chodzi o to, że jeżeli nasz obrazek się nie wyświetli, to tam dostajemy tekst alternatywny. Chodzi o to, żeby właśnie osoby, które korzystają z jakichś technologii wspomagających, na przykład czytników ekranowych, żeby przejeżdżając przez tą naszą stronę,
i gdy natrafią na taki obrazek, żeby po prostu coś zostało im przeczytane. W przypadku, kiedy w ogóle nie podamy tego atrybutu alt, staje się po prostu najgorszy scenariusz, bo czytnik przeczyta takim osobom ścieżkę do obrazka. A jak wiecie, te obrazki czasami mają naprawdę dziwne ścieżki, więc to na pewno nie byłoby przyjemne odczucie. No to może pies, po prostu pies. Just it, nie? Ktoś przejeżdża przez stronę i po prostu natrafia na psa. Tylko że nic tak naprawdę nam nie mówi. Wiem tylko, że jest to jakiś obrazek psa. Nie wiemy, jaki to pies, nie wiemy, gdzie ten pies się znajduje, co robi, zero informacji. Więc to też odpada. Starajmy się opisywać te alty. Ja zawsze mam taką, staram się to robić w taki sposób, że jeżeli siedziałbym z kimś naprzeciwko i starałbym mu się opisać jakieś zdjęcie, no to jakbym to zrobił, nie? I tak samo jakby polecam robić właśnie dla tych altów, że jakby, no zróbmy to po prostu tak, jakbyśmy to komuś opisywali. Nie mówmy na przykład, to jest obraz psa i tak dalej. Nie bądźmy też tacy oczywiści, jakby skupmy się na samej treści. No i tutaj widzimy jakiegoś labradora siedzącego na plaży. Moglibyśmy dodać, że to jest jakiś tam szczeniak, że za nim w tle jest jakieś morze i tak dalej, i tak dalej. Więc dla obrazków, które faktycznie niosą ze sobą treść, to jest jakby dobre rozwiązanie. A co z obrazkami, które takiej treści ze sobą nie niosą, czyli na przykład jakieś tło i jakieś tego typu rzeczy, ikonki często. Co z tym robić? No to może nie dodawajmy tego atrybutu alt, tylko wiem, co się wtedy stanie. Zostanie przeczytana ścieżka do obrazka. No to może tło. Skoro pies nam nic nie mówił, no to tło w sumie też nam nic nie mówi. Może to tło. To jeżeli się nad tym tak trochę zastanowimy, to po co w ogóle mielibyśmy coś takiego odtwarzać komukolwiek, nie? Czytamy sobie stronę, jakiś artykuł na stronie i nagle bang, trafiamy na tło. Najlepszym rozwiązaniem jest po prostu wywalić ten atrybut, zostawić go pustym. Co się dzieje w takim przypadku? Czytnik kompletnie po prostu pominie taki obrazek i będzie leciał dalej, więc jeżeli macie jakieś obrazki takie dekoracyjne, no to zawsze ten atrybut zostawiamy pustym. No i kolejna sprawa, czyli semantyka, prawidłowe użycie tagów, czyli zmora po prostu deweloperów, którzy uwielbiają divy wszędzie. No i to jest też główny problem dostępności, bo jakby te atrybuty, powiedzmy semantyczne, jak to się często mówi, no właśnie zostały stworzone po to, żeby nieść ze sobą po prostu jakieś accessibility. Nie po to, żeby wyszukiwarki Google'a je dobrze indeksowały, tylko właśnie po to, żeby były dostępne. Na pierwszy ogień lecą nagłówki. No i o co chodzi z tymi nagłówkami? Często o nagłówkach myślimy w taki sposób, że jeżeli mamy jakiś większy nagłówek, no to niech to będzie jakby wyższy tag. Czyli dla największego nagłówka na stronie dajemy H1, dla jakiegoś mniejszego H2, H3 i tak dalej. I to jest bardzo złe myślenie, dlatego że nie powinniśmy wiązać naszego HTML-a w ogóle z CSS-em. Nie powinniśmy łączyć tych dwóch rzeczy, zostawmy HTML-a HTML-em, a CSS-a CSS-em. Nagłówki też powinny być jakby przedstawiane po kolei, czyli nie możemy pomijać danych poziomów, musimy lecieć jakby H1, H2, H3, H4 i tak dalej. Więc pamiętajcie o tym. Nagłówki lepiej, czyli mamy tutaj już poukładane to w kolejności, no ale nadal jeżeli popatrzycie na te boksy, to
One są jakby od największego do najmniejszego, więc nie o to nam chodzi. I jak powinno się robić dobrze te nagłówki? Powinniśmy myśleć o nich jak o takich rozdziałach w książce, czyli o jakimś takim drzewie, powiedzmy, gdzie H1 jest tylko jedna na stronie, no a później możemy już dowolnie jakby układać te nagłówki, czyli mieć H2, które na przykład mają jako, powiedzmy, swoje dzieci H3 i tak dalej w dół. Tutaj widzicie, wszystkie boksy są tego samego rozmiaru, w ogóle nie patrzymy na żadne style. To po prostu się tak przyjęło, że te jakby wyższe tagi często są większe, jakby ważniejsze by design, ale nic nie stoi nam na przeszkodzie, żebyśmy na przykład, nie wiem, H2 zrobili trochę większą niż H1. Nie ma to żadnego związku ze sobą. No i formularze, czyli też zmora frontendowców. Bardzo zasadniczy błąd i taki podstawowy jest to, że korzystamy z placeholderów jako labeli. Placeholdery to nie są jakby labele właściwe, a często z nich tak korzystamy, no bo tak jest wygodniej, ale dlaczego te placeholdery są tak naprawdę takie złe? Tutaj ten przykład jest bardzo prosty, no bo mamy tylko dwa pola z e-mailem i z hasłem, więc nic trudnego, ale pamiętam po prostu za każdym razem, jak wypełniam jakiś taki większy formularz i jest tam, nie wiem, 5 okienek i nie ma tych labeli, to zawsze łapię się na tym, że po prostu wpisując coś w takie pole, nie wiem, w połowie po prostu zapominam, o co chodziło, czy to jest nazwa użytkownika, czy e-mail, czy coś jeszcze innego. To jest właśnie największa wada placeholderów. No i czytniki również troszeczkę inaczej je czytają niż labele, dlatego placeholdery zostawmy jako faktyczne placeholdery, a do labeli używajmy zwykłych labeli w HTML-u. Tutaj widzicie, jest taka różnica, że gdy zaczniemy wpisywać właśnie coś w tego inputa, no to ten label nam nie zniknie i dalej będziemy po prostu widzieć, że po prostu jest to faktyczny e-mail. CSS nadchodzi, czyli błędy dostępności w CSS-ie. Mogłoby się wydawać, że jeżeli kolory już mamy załatwione, HTML mamy załatwionego, no to w CSS-ie ciężko coś zepsuć, jeżeli chodzi o tą dostępność. No a wcale tak nie jest. Główny błąd, jaki robimy, no to usuwamy outline. Outline to jest taki wizualny wskaźnik, często występuje na jakichś elementach interaktywnych, batonach, linkach, inputach, tylko no często po prostu nie pasuje nam do designu, no i co robimy? Po prostu go usuwamy. Jest to o tyle złe, że użytkownicy, którzy przeklikują się przez naszą stronę, nie używając myszki, tylko klawiatury, później nie widzą, na jakim elemencie tak naprawdę są, więc to jest jakby, no wyobraźcie sobie, że przechodzicie przez stronę, element po elemencie i nagle po prostu jesteście zagubieni, bo nie wiadomo, gdzie się znajdujecie. Jeżeli już usuwamy ten outline, to zawsze pamiętajmy, żeby zostawić jakiś taki wizualny wskaźnik, dzięki któremu będziemy mogli zorientować się w danym miejscu, gdzie jesteśmy. No i pamiętajmy, żeby też nie używać samych kolorów do tego, no bo tak jak wspominałem wcześniej, te kolory nie są przez każdego dobrze odczytywane często. Outline również możemy stylować, możemy zmieniać kolor, offset i tak dalej, także polecam się pobawić z tym, bo jeżeli ładnie to stylujemy, to naprawdę często nie ma potrzeby usuwania tego outline'u. Jeszcze zostając przy outline, jest taki fajny trik, który możecie też obadać. Istnieją pewne sposoby, jak usunąć outline tylko dla użytkowników, którzy korzystają na przykład z myszki, a zostawić go dla tych, którzy
właśnie nawigują się klawiaturą przez stronę. To nie jest idealne też rozwiązanie, ale często po prostu jest takie good enough dla nas, żeby tylko zostawić ten outline dla użytkowników, którzy korzystają właśnie z klawiatury. Prefer reduced motion, czyli ktoś lubi animację, a ktoś nie do końca akceptuje. Użytkownicy właśnie, którzy mają jakieś niepełnosprawności związane właśnie z niepełnosprawnościami poznawczymi, często nie mogą oglądać takich animacji albo mają jakieś problemy z nimi. Osoby, które też mają jakby ataki epilepsji, no nie akceptują po prostu jakichś takich animacji, no i może być to dla nich nawet zabójcze. Dlatego jeżeli macie jakieś takie mniejsze lub większe animacje na stronie, to zawsze możecie je ukryć właśnie za pomocą tej media query prefers reduce motion. Jeżeli chcecie to przetestować, w systemie na pewno na macOS jest to w ustawieniach dostępności i jakby możemy po prostu przetestować sobie, jak nasza strona będzie działała, gdy zredukujemy właśnie ruch. Taki kolejny pattern w CSS-ie, czyli klasa Visually Hidden. Jest to takie dość hacky solution, bo tutaj w tym przypadku mamy jakieś w ogóle, jak widzicie, mamy jakieś kilka takich właściwości w ogóle niezwiązane ze sobą. Co to w ogóle ma robić? Chodzi o to, że jeżeli schowamy na przykład jakiś element w HTML-u, korzystając z na przykład display none, no to czytniki ekranowe po prostu również go nie przeczytają. Tak samo są różne sposoby na ukrywanie właśnie rzeczy w CSS-ie, no ale wiele z nich po prostu również jest omijanych przez czytniki. I Visually Hidden to jest taka klasa, która ukrywa właśnie nam, jak sama nazwa mówi, wizualnie dany element, a pozostawia go tylko dla czytników. I to jest po prostu coś, z czego korzystam praktycznie codziennie. Strasznie się to przydaje, bo często musimy na przykład ukryć dany tekst, który jest widzialny, i zastąpić go jakimś tekstem, który chcemy zaprezentować czytnikom. To jest naprawdę ekstremalnie użyteczne, także polecam Wam się zainteresować właśnie tą klasą. No i ostatnia sprawa, dość nieoczywista, czyli ordering dla Flexa i Grida. Załóżmy, że mamy jakąś listę elementów, pierwszy, drugi, trzeci, no i zmieniamy w ogóle kompletnie rozstawienie tych elementów. No i to też może być jakby dość mylące, no bo załóżmy, że korzystamy właśnie z czytnika ekranowego, albo nawet nie z czytnika, tylko nawigujemy się klawiaturą przez stronę, no i pyk, natrafiamy na pierwszy element, tylko że w CSS-ie jest on ustawiony jako ostatni. No i lecimy dalej i po prostu ta kolejność jest kompletnie zaburzona, to też może być jakby dość spory problem dla niektórych osób, no bo wiecie, to jest w ogóle mylące dla każdego tak naprawdę, jeżeli ten nasz fokus by gdzieś wędrował dziwnie po stronie. Także zwracajcie na to uwagę. Lepiej po prostu, jeżeli potrzebujemy już faktycznie przestawić jakieś elementy, no to lepiej to zrobić w samym HTML-u, wtedy będziemy bezpieczni. ARIA, czyli coś dość takiego niezrozumianego dla wielu deweloperów. Jedną rzecz, którą chciałbym Wam przekazać właśnie z tej prezentacji na ARI, to jest to, że jest to taki substytut dla naszego HTML-a i właśnie tak powinniśmy się właśnie nią posługiwać. ARIA ma wiele, wiele, wiele rzeczy w sobie, jakby jako sama specyfikacja. Przedstawię wam tylko na szybko kilka z nich. Pierwsza rzecz, czyli landmarki. Jak tacy frontend deweloperzy, którzy
kodują od lat, na pewno pamiętają jeszcze role w HTML-u, jak nie było pewnych znaczników. No ale właśnie te role biorą właśnie się z ARI. Mamy tutaj wiele ról, jak widzicie, i wiele z nich tak naprawdę jest jakimiś odpowiednikami tych właśnie semantycznych tagów w HTML-u. Takim wyjątkiem jest search, rola search, i tutaj jest to po prostu input z input typu właśnie search z dodatkową rolą. To będzie nam przydatne właśnie zaraz, te landmarki, ale zobaczmy jeszcze na właściwości i stany. Tych właściwości i stanów w ARIA jest naprawdę mnóstwo. Jakbym miał tutaj wam przedstawić już połowę z nich, no to byśmy siedzieli do wieczora. Jest parę z nich, które są, powiedzmy, najbardziej popularne i najczęściej z nich korzystamy. Na szybko przez nie przelecimy. ARIA Label, czyli taki label, powiedzmy, dla naszych elementów HTML-u. I jest to bardzo przydatne przy jakichś takich właśnie nawigacjach, bo jeżeli mamy więcej niż jedną nawigację na stronie, no to powinniśmy właśnie przydzielić jej tak zwany accessible name i możemy to zrobić właśnie za pomocą na przykład ARIA Label. Mamy tutaj jakieś dwie nawigacje, zwierzęta, języki programowania i wszystko jest jasne. O, ARIA Label By, czyli coś podobnego jak ARIA Label, ale tutaj po prostu wykorzystujemy już dany fragment HTML-a. To jest właśnie bardzo fajne przy na przykład sekcjach. Sekcje w HTML-u najlepiej właśnie, najlepiej dla sekcji w HTML-u nadawać jakiś nagłówek. No i sekcje tak poprawnie powinny również mieć tak zwane accessible name, a to accessible name możemy właśnie osiągnąć na przykład nadając sekcji ARIA Label albo ARIA Labeled By. No i tutaj właśnie widzicie, że jakby przypisujemy dany nagłówek właśnie dla danej sekcji poprzez właśnie przypisanie ID filters. ARIA Describe By. Tutaj troszeczkę większy przykład z formularza. Clue tego jest właśnie takie wyjaśnienie tego, jak hasło powinno wyglądać, no bo może to też nie być takie oczywiste, jeżeli nie mamy na przykład widocznej jakiejś adnotacji tego, z ilu znaków hasło miałoby się składać, albo z ilu znaków specjalnych powinno się składać, no to jest na pewno to fajne zaprezentować dla użytkowników czytników ekranowych, ale też gdy czytnik właśnie przejedzie przez na przykład dany input, no to zaadresuje użytkownikowi, że hej, to dane hasło powinno się składać z na przykład 8 znaków, w tym 2 znaków specjalnych. Czyli ARIA Describe By jest bardziej nie zastąpieniem jakiegoś labela, tylko takim, powiedzmy, dopowiedzeniem do danego tekstu. Tutaj mam jeszcze ARIA Expanded dla jakichś menu. I to było na tyle, jeżeli chodzi o tą ARIA. Jak mówiłem, tych właściwości ARIA jest naprawdę dużo, ale jak się w tym ogarnąć? No bo mamy też właśnie semantycznego HTML-a, mamy tą ARIA, kiedy z tego korzystać? Ja mam taką zasadę, żeby na początku korzystać ze zwykłego HTML-a. Jest on jakby wspierany przez wszystkie przeglądarki, jest on jakby od lat i gdy mamy jakiś taki wybór, właśnie powinniśmy stawiać na początku na HTML-a. Drugi na mojej liście jest ARIA Labeled By, bo tutaj również korzystamy z jakichś elementów HTML-a, ale właśnie jakby przypisujemy jeszcze tą daną nazwę na przykład do tej sekcji. Trzecia sprawa, czyli Visually Hidden, jest to bardzo na przykład przydatne, gdy mamy na przykład jakiś przycisk na stronie, dodajemy w nim tylko samą ikonkę, no i właśnie
to w ten sposób nie jest zbyt dostępny. Sama ikonka nie mówi nam za bardzo nic. Potrzebujemy jakby oznajmić użytkownikowi czytnika, że na przykład to jest link do Facebooka. Możemy to zrobić na wiele sposobów, na przykład dodając aria label, ale ja właśnie preferuję tutaj skorzystać z tej klasy Visually Hidden, czyli robimy na przykład sobie w środku przycisku jakiegoś spana, w którym dajemy tak zwany label i dodajemy mu klasę Visually Hidden, żeby był jakby dostępny tylko dla czytników. I czytniki ekranowe, już tak bardzo pokrótce widzę, że czas nam się kończy. Czytniki ekranowe, czyli takie, jest to technologia jakby właśnie używana przez osoby z niepełnosprawnościami, ale nie tylko. Pozwalają one właśnie przelatywać, powiedzmy, czytać nasze strony internetowe w określony sposób. Tutaj właśnie bardzo ważna jest nawigacja klawiaturą, no bo często jakby korzystając z czytników właśnie nawigujemy się tą klawiaturą i tak jak wspomniałem wam na przykład o tym wskaźniku fokusu, no to on jest tutaj również bardzo ważny, żebyśmy wiedzieli po prostu na jakim danym elemencie się znajdujemy. Na rynku są dostępne takie trzy główne wiodące czytniki. Jeżeli macie Windowsa, no to NWDA albo JAWS, a jeżeli jesteście na Macu, no to VoiceOver. Polecam wam po prostu, jeżeli chcecie się tego nauczyć, to polecam wam odpalić taki czytnik i wejść na pierwszą lepszą stronę internetową i jeżeli uda wam się jakby wyciągnąć coś z niej, korzystając tylko z tego czytnika, no to jest ona naprawdę solidnie zrobiona. Punkty nawigacyjne, czyli właśnie wspomniane landmarki, o których wcześniej mówiliśmy. Osoby, które korzystają z czytników właśnie często się posługują takimi landmarkami. To są po prostu takie miejsca, kluczowe miejsca w aplikacji. Na przykład tutaj widzicie na stronie Apple'a mamy jakąś główną nawigację, mamy searcha, mamy główną treść, jakieś breadcrumbsy. Także to jest ważne, żeby też zwracać uwagę na te role i żeby korzystać właśnie z semantycznych znaczników HTML-a, żeby później użytkownicy mogli odczytywać po prostu z nich treść. Osoby, które korzystają z czytników, również często się nawigują przez strony, używając na przykład samych linków albo nagłówków. No i tutaj widzicie, że na przykład mamy taką tabelkę, gdzie możemy po prostu szybko przeskoczyć do jakiegoś nagłówka, pomijając w ogóle całą treść. No i tutaj też właśnie przydają się te poziomy nagłówków, no bo gdybyśmy mieli skopane to w naszej aplikacji, no to tutaj również by się to źle wyświetliło. No i ostatnia rzecz, czyli drzewko dostępności. Na pewno kojarzycie DOM. W JS-ie jest podobne drzewko dla CSS-a, no i jest również dla accessibility. Ono pokazuje, jakie po prostu dany element ma właściwości i jakie elementy ma w sobie. I to jest bardzo fajne, gdy chcemy zdebugować jakiś dany element, czy na przykład on posiada właśnie accessible name i czy będzie dostępny dla na przykład użytkowników czytników. To wszystko, o czym mówiliśmy dzisiaj, to tylko naprawdę taki wielki, wielki skrót. Dostępność jest dość rozległym tematem i po prostu musicie poświęcić troszkę czasu, żeby się w nią wdrożyć. Jeżeli chcecie, mam jakby zapisane dużo jakichś, powiedzmy, fajnych linków, będę je wysyłał w moim newsletterze następnym, także jeżeli chcecie zgarnąć coś takiego, to zapraszam. I to ode mnie wszystko. Dzięki. Oddaję głos.